gra, muzyka gra. Zapraszamy na scenę, poprosimy o utwór Zobacz na podwórko. Oddział zamknięty, witamy. Dzień dobry, witamy. Wiarę, Wiarę, cześć, Szymanko, kochany mój, po 20 lat. Kaja, Zobacz na podwórko. Rozumiesz, że tak? U nas dla was? No słuchaj tego, rozumiesz? Zobacz na podwórko, tu kłopoty się czają. Miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają. Tutaj kłopoty nas nie omijają. Podajesz dłoń, a tak naprawdę brzytwę. W twoich oczach widzę nierozegraną bitwę. Podajesz dłoń, a o czym innym myślisz? O szarych ludziach skopanych w nienawiści. Oni czekają, a sen się ziści. Ja nie zawiodę ciebie, przyjacielu. Idę do celu, ale nie po trupach. Wyciągam dłoń, gdy koleżka upadł. Wyjrzyj za okno i zobacz moje słowa. Z ręki do ręki ciągle krąży towar. Ludzie z Krochowa znają to na co dzień. Tutaj przegrani budzą się na głodzie. Swoim kłopotom sam musi sprostać. Uliczne zło różno ma postać. Musisz tu zostać, żeby zrozumieć. Bo tutaj żyć po prostu trzeba umieć. Zobacz na podwórko, tu kłopoty się czają. Miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają. Tutaj kłopoty nas nie omijają. W sumie jest Hada Pig, zobacz na podwórko. Mamy tutaj 2004, 2004, krew, pot i łzy. Nowy album, dzieciak. Słoneczny stok, słoneczny stok, słoneczny stok. Wiesz o co chodzi, dzieciak? Wiesz o co chodzi, Bemowo? Pozdrawiam moje Bemowo! Ale dali ognia, kurde, hip-hopowcy. Mówiłem, co nieźli, nie? Mówiłem to. Witamy panowie. Zapraszamy. Panowie. Ale jestem. Brawo. Po prostu. Ostro się zaczęło. Zobacz na podwórko, tu kłopoty się czają. A tu się śmieją, proszę, no, bardzo, Rokowski. Sam się śmieje, prawda? Muszę wam powiedzieć, zaczęliście nasz program ostro. Trochę jestem przerażony tekstem i tym utworem. Może dawno nie był na podwórku. Lekko odetchnijmy i posłuchajmy, jak Oddział Zamknięty wykonywał utwór przed laty, ponad 20, który poprosimy dzisiaj was o wykonanie. Czy was DJ może nam pomóc, gdyby mógł zagrać, bo przecież z winyla trzeba, party. I jedzie! Proszę bardzo. Czy mamy teraz całego narodu słuchać? Nie, kawałek. Ja od razu mam przed oczami te tramki. Kiedyś te piosenki? Te tramki. A ja wiem, że nie ten klip. Mi się zawsze podobał ten salon, ale ten salon, a? To jest dobre. Dobrze mi się kojarzy, dobrze mi się kojarzy. Co może być radzić, nie? A to po to dla zabicia czasu, czy co to ma znaczyć? To ma znaczyć, że na przykład, kiedy powstał ten utwór? Dokładnie, w którym roku? 81. 81. Ale został chyba nagrany w 82. A wy, panowie, kiedy się urodziliście mniej więcej? 78. Mniej więcej? Czyli mniej więcej 3 lata. No i to oni mają fajne, młodsze dziewczyny. Mieliście, jak ten utwór powstał. Słuchajku, zapraszamy na melanż. I to jest to właśnie ten magic, że teraz razem wy wspólnie wykonacie w naszym programie na koniec utwór. Między innymi. Jak się nauczymy grać oczywiście. Jak ja ich słucham, to ja nie widzę wielkiej różnicy między tym, co było kiedyś, poza formą muzyczną. Bo jeżeli chodzi o warstwę tekstową, ja się nigdy nie śniłem na przykład na poezję jakąś i tak. I zawsze mówiłem to, co na sercu mi leży, takim językiem. Jak on mówi, moi rówieśnicy, tak, jak potrafiłem, krótko i na temat. Ja to samo słyszałem. Tak, takim językiem, może trochę innym językiem, bo powiem szczerze, jak słuchałem waszych płyt przed laty, jak chodziłem na koncerty, to też było chciało mi się żyć. Tymczasem posłuchałem Picha i Hady płyty i słuchajcie, posłuchałem całej płyty. No i opisujecie tak tragicznie rzeczywistość, że sobie pomyślałem, nie no, to życie nie ma już żadnego sensu. A potem jest taki utwór, nie płacz, więc nie płacz. Ale to życie nie ma z waszych utworów. To jest wszystko okej. Okay. Prosimy o spokój. Ja chciałem powiedzieć tak, brakuje, nie dziwcie się. Brakuje zabawy po prostu. Na tym polega wielka sztuka, że każdy ma swój odbiór. Oczywiście, że tak. Nie dziwmy się też,
mimo że ja się dziwię, ponieważ ty mieszkałeś na Grochowie lat trochę, prawda? Trochę. Widziałeś, co się działo na podwórku. Dokładnie. To tak się właśnie działo i co tu mamy o czym Ale opowiadać? Oddział opisywał inaczej tę rzeczywistość na podwórku, trochę w inny sposób. Natomiast ja mam jedno pytanie. Wiem, że w tych czasach, pamiętam jak na Wierzbnie, tam gdzie mieszkałeś i mieszkasz... Jeszcze. Krzysiu. Już niedługo mam nadzieję. Zalegali fani twoi w twojej klatce i nie dawali ci wejść do środka. Na moich blokasach. Na twoich blokasach. Klatencji. Popularność była po prostu egzotyczna. Jak podpisywali się. A myślę, że ja nie miałem tego samego, co interweniowała. Miałem wielkie ozetki na osfalcie, przed domem. A tak, wielkie, na targówku. 10 metrów. Nie. Jak tam Mokotu. Mówię przecież dwa razy. Cezara, ty myślisz, że u Michał pod blokiem to jest inaczej? Słuchaj, jestem Klatka odnowiona co dwa tygodnie, to piszą tam. Ale mam nadzieję, że nie weźmiecie przykładu z oddziału i nie będzie takich właśnie zmian w waszych składach, wymuszane często koniecznością. Bo tu akurat wasze połączenie jest dla mnie niezrozumiałe, niesamowite. Bo Białystok, Warszawa, jak to jest? Inne podwórko, przecież inne problemy. Ale ten sam melanż, człowieku. Tak? Ja ci powiem jedną rzecz. Złoty Stok. To jest osiedle w Białymstoku, gdzie byłem kiedyś, jak robiłem... Słoneczny Stok. Słoneczny. I podobne... bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Podobne osiedle jest w Warszawie. Słuchaj, jeszcze nie widziałem czegoś takiego, że przyjechałem tam, a chłopaki mówią do mnie takie młode, ty uważaj, weź tam się tam nie wychylaj, wiesz, z tym czy z tamtym, bo tutaj na latarni, wiesz, jest kamera i tam jest kamera i tu jest kamera, monitorowane osiedla, rozumiesz? Policja przyjeżdża jak w Ameryce, zaraz. Także dla mnie no, to był naprawdę Bronx. To był jeden z Bronxów, który ja zobaczyłem w życiu. To jest właśnie osiedle, z którego pochodzi ten człowiek. Pozdrawiam ziomków, Słoneczny Stok, weź na dolinę. A ten pochodzi z Bronxu warszawskiego. Ale który jest jednak zupełnie inny chyba niż ten białostocki. O, i trudno pewnie o takich samych problemach mówić. Ja wymiękam z was. Nie mam racji? To nie jest tak, że ulice Białegostoku płyną złotem, a u nas, wiesz, jest gnój. To jest mniej więcej ta sama szuflada. Praktycznie życie poza sceną Oddział Zamknięty nieco rozłożyło, mówiąc szczerze. Panowie, jak wygląda życie poza sceną właśnie wasze? Bo na scenie to już nawet słyszałem, że jest czasami dużo agresji, chyba kiedyś dołożyłeś komuś podczas koncertu. Nie, tak już jest. Ja się przestraszyłem, myślę, Jezu, przyjdą chłopaki, pobiją mnie zaraz, bo nie zaakceptują w żaden sposób. Nie, no jak nie będziesz żadnych głupot gadał, to nic się nie stanie. Dopiero w tym programie przysięga wam, dowiaduję się o kapelach, o muzyce tego typu. Wiesz, jesteśmy bardzo podobni, się okazuje. I to jest prawda. To jest niebezpieczne, coś z tego wyniknie. Ja właśnie chciałem to powiedzieć. Że to jest tak, jak patrzę na nich. Są dwójka przyjaciół, ja z Wojtusiem też. To była paczka, po prostu zespół to była paczka. Ale się rozsypało. Z jednej dzielnicy. No kiedyś. No. Prześledźmy w takim razie, jaka to była paczka. Zobaczmy historię Oddziału Zamkniętego, która naprawdę była niesamowita. Legenda i wielka gwiazda rocka połowy lat 80. Polscy Rolling Stonesi, a właściwie najbliżsi ideałowi rock'n'rolla. Jak twierdzą nawet niektórzy, jedyna krajowa grupa grająca rocka jak Anglicy czy Amerykanie. Charakterystyczny napis OZ zna każdy rodak, a pierwsza analogowa wówczas płyta stała się relikwią spontanicznego polskiego rocka. Uwielbiani przez tłumy, uciszani przez milicję obywatelską i cenzorów, stworzyli na warszawskim Ursynowie hymn pokolenia. Poznaliśmy menadżera Skorpionsów. Akurat tam. Naprawdę? Tak. Była jakaś paranoja, zeszła. Później, tak. Oddział Zamknięty założyli jeszcze w 79 roku wówczas nastolatkowie Wojciech Łuczaj-Pogorzelski, Krzysztof Jaruczewski, Jarosław Szlagowski i Paweł Mścisławski. Zamknięci w mieszkaniu jednego z kolegów przez kilka miesięcy szykowali muzykę na swój pierwszy występ, o którym marzyli. Czuli się jednak jak w zamkniętym oddziale i tak nazwali grupę. Inną wersję podaje wokalista Jary. Nazwę OZ wymyślił ponoć przebywając w szpitalu psychiatrycznym, gdzie mówiąc skrótowo, schronił się przed wojskiem. Pierwszy oficjalny występ miał miejsce w 80 roku w Domu Kultury na warszawskim Mokotowie. Jednak żywiołowa muzyka nie przypadła do gustu oceniającego ich profesora Bardiniego.
chłopcy więc znów zamknęli się na kilka miesięcy. Po roku oddział zamknięty wręcz zrewolucjonizował rockową estradę. Liderów zespołu utożsamialiśmy z Jaggerem i Richardsem, a oddział narzucił sobie rock'n'rollowy tryb życia nie tylko na scenie. Czerpiąc inspiracje ze Stonesów, The Police czy Van Halen, zawojował polską scenę muzyczną. Pierwsza płyta przyniosła takie przeboje jak Obudź się Partych czy Gandzia. Rozpoczął się szał na oddział zamknięty. Na podpisanie albumu zjawiły się takie tłumy, że zablokowane zostały Nowy Świat i Świętokrzyska. Nawet doszło do interwencji milicji, a muzycy musieli ewakuować się ze sklepu po podpisaniu zaledwie 20 krążków. Chłopcy grali po 3 koncerty dziennie i każdy młody Polak chciał choć na chwilę ujrzeć swoich idoli. Balangi nie kończyły się zresztą na scenie. Słynne już imprezy trwające nawet 2 tygodnie często kończyły się interwencją milicji. Polskie mury kipiały od napisów wielbiących muzyków. Chłopaki odbierali tysiące miłosnych wyznań. Miałem szczęście w waszych twarzach. Grałem na tej gitarze z 15 lat, wreszcie zginęła mi w samolocie z Chicago do Nowego Jorku. Wszystko zginęło. Znaczy wszystko zostało, ta jedna gitara zasrana, to są gwizdno po prostu. Pamiętasz o tym? Ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Niestety rock'n'rollowe życie zebrało swoje żniwa. Jary stracił głos, dopadła go choroba, a zespół odchodził i powracał na scenę. Pogorzelski, starając się za wszelką cenę utrzymać grupę, co chwilę zmieniał wokalistę. Czasem powracał też Jary, natomiast Paweł i Jarek odeszli do punków. Mimo wielu prób oddział nie powtórzył już sukcesu pierwszej płyty i połowy lat 80. Wydawało się zresztą, że już nigdy nie wystąpią w pierwotnym składzie. A jednak w naszym programie zaskoczą swoich dawnych fanów brzmieniem hip-hopowym. Trójka założycieli i pozdrawiający nas ze Stanów Zjednoczonych Paweł Mścisławski ponownie zapraszają na prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Ciekawe co na to kolejne pokolenia. Czy są w stanie tak zaszaleć z OZ-em, jak my przed laty? Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi palą, 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 palą do drzwi. Szczerze ognie, niech się palą, 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 a ty tańczysz bio. Rock and roll to jest pojęcie ponadczasowe. Tutaj nawet padło takie stwierdzenie, że będzie może co, Krzysiek? Może będzie kiedyś hip and roll. O! Hip będzie hip and roll, a zrobicie to wy, together. Hip-hop i rock. I dzisiaj właśnie na koniec okaże się, czy z tego w ogóle coś wyjdzie. Właśnie, bo wiecie co, za każdym razem, kiedy do programu zapraszamy właśnie hip-hop, właśnie muzykę rockową, wychodzi z tego całkiem niezły numer, ale troszkę jestem zaskoczony, tak się zastanawiam, bo jakby was postrzegam takim światem, jesteście dość zamkniętym, hermetycznym, nawet spotkałem się ze sformułowaniami, że wszystko co nie hip-hop to syf, a tymczasem muzyków rockowych przyjmujecie i to z otwartymi ramionami, tak chyba mogę powiedzieć. Mogę coś powiedzieć? Z tego co ja słyszałem, to tak myślą nie wszyscy oczywiście, ale jak ktoś gra na gitarze, to jest frajerem po prostu. No. I tu coś w tym słyszałem, jak się tam koło woje. To są jakieś pomówienia, ale to, nas po prostu trzeba poznać i dopiero wtedy możemy. Jeżeli się poznamy, no to wiesz, to możemy nagrać razem kajaka, jeżeli się to nie tak znamy. To są dla nas no ludzie wartościowi, którzy mają coś do przekazania, którzy coś w życiu przeżyli. No my mimo tych naszych 26 lat też mamy coś do powiedzenia. I tak my was rozumiemy i szanujemy. Nie każdemu jest dane zrobić kurczę kawałek z oddziałem zamkniętym. Ale słuchajcie, to w rockowni w takich kapelach jest to samo. Jedni są tacy, drudzy są po prostu frajerzy. I tak samo w rockowych kapelach jest. Ta kapela to są po prostu, nie chcę ich widzieć, chociaż fajnie grają, ale nie chcę ich spotykać, mam ich w dupie po prostu. Ale są u nich między sobą. Ale jest mnóstwo rapowych zespołów, jest różnych kasztanów, z którymi byśmy nie nagrali. Powiedz kto, z kim na przykład? No, dobrze, nie powiesz, rozumiem. Jak postrzegacie po tej historii oddział zamknięty? Coś wam się przypomina może z opowiadań niegdyś, bo mieliście 3 lata? Słuchaj, to jest bardzo podobna historia, tylko inne czasy. To może mamy bardziej, panie tym, rodzice. Po tym oddział zamknięty. Raczej tak. Wiedzą, jak nie chcą wyglądać. Nie, no wyście się męczyli z PRL-em,
prawda? A wy się męczycie z nowym PRL-em, czy jak to nazwać? Z wami jakiś cenzor jeździł, zdaje się. Z PRL-em i innymi, więc w związku z tym zobaczmy felieton o Pichu i Hadzie. O, proszę, zaskoczyłeś mnie. To i tak jest? Jest, jest. Ustąpi miejsce starszym. Ale co, jak ja ten rymuję? Raz, dwa, decyzja już zapadła, pozostał jeden wariant. Ja tu w ogóle się czesko na słuchawkach słyszę. To Hada i Pich. Ej, to co, nagrywamy czy ścicie? Pich i Hada, raperzy z krwi i kości? Bez wątpienia tak, przynajmniej do takich zaliczą ich ci, którzy w hip-hopie szukają rzeczywistochy, a nie lukrowanych historyjek z szampanem i wypasioną furą w tle. Historie z osiedla przeżyte albo zobaczone, chłopaki zamieniają w mocne, mroczne i inteligentne opowieści. Szarości tu nie szukajcie, jest czarne i białe, miłość i nienawiść, dobro i zło. Jest ostro i bezkompromisowo, ale jest i nadzieja. Na przykład w rapie, pod warunkiem, że płynie prosto z serca, a tak na pewno jest w przypadku Hady i Picha. Może dlatego przede wszystkim, jak nawijają na płycie O nas dla was, z ulicy pochodzą ich zwolennicy. Obudź się, głupcy śpią, nie zasypiaj. Dławi cię panika, spokojnie oddychaj. Ruch na ulicach, miasta jest obłędny. A sen, sen, w senie śmierci krewnym. Obudź się, głupcy śpią, nie zasypiaj. Dławi cię panika. Co robili chłopaki, zanim dali się poznać jako autorzy pierwszego wspólnego pełnometrażowego materiału O nas dla was? Hada z warszawską sceną hip-hopową związany jest niemal od początku. W połowie lat 90. razem z Kaczym, znanym z występu na pierwszej płycie Molesty, współtworzyli projekt Proceder. Płyty z tego nie było, ale do kanonu warszawskiego rapu ulicznego weszli. Hada pojawiał się też na różnych hip-hopowych składach, pracował nad płytą solową, ale w końcu jego debiutem stała się płyta z Pichem. Pich to jeden z pionierów, ojców chrzestnych sceny rapowej w Białymstoku. Liryczny ekshibicjonista nie nawija o tym, czego nie widział, nie zrobił, o czym nie ma pojęcia. Wraz z tym tworzyli duet 1-7. W debiucie pomógł im Volt, który przyjeżdżał do Białegostoku na imprezy, usłyszał ich i docenił temperament. W 2000 roku wydali album Wielka Niewiadoma. Pich nagrał jeszcze dwie solowe płyty Nie ma miejsca jak dom i Boisz się alarmów. Picha usłyszeć można było także na wielu składankach, m.in. na producenckich płytach DJ-a 600 V. Nie ma miejsca jak dom, nie ma, nie. Gdziekolwiek byś nie był, nic tego nie zmieni. To dla tych, co zjedli chleb, będą nowych osiedli. Nie ma miejsca jak dom, nie ma miejsca jak dom. Dynamiczna nawijka Picha i zimny flow Hady, co wyszło z tego połączenia, usłyszeć możecie na płycie O nas dla was. To produkcja udana nie tylko muzycznie. Warto też posłuchać, co mają nam do powiedzenia chłopaki. Niby nic nowego, ale opowiedziane tak, że zmuszają do refleksji nie tylko dzieciaków. Te słowa ważą, lecz prawdę ci ukażą. I dobrze zapamiętajcie ich przestrogi. Żyj z godnością i miej życia plan. Mów prawdę, patrz prosto w oczy. Trzeba umieć. Znowu na podwórko, tu kłopoty się tają. Miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają. Tutaj kłopoty nas nie omijają. To zobaczcie, już kawał historii to muszę przyznać. A ile kapela ma? Nie, znamy się już jakiś czas, trochę się znamy. Z 5 lat będzie, nie? No. Nawet bym powiedział. O, to już jest cyfrowa fajna. Tak. To słychać, że już jest, kapela zgrana, że jest fajnie, że jest fajna zabawa. No to miło, że to słychać, miło, że to doceniacie. Warto wgłębić się w pierwszą ich wspólną płytę, dlatego że jeśli istnieje taki rasowy rap w Polsce wyrażony w sposób taki, jak powinien być wyrażony, to oni to zrobili. Ale zawsze będzie tak ciężko, słuchajcie, bo naprawdę byłem przerażony, słuchając waszej płyty. Ja wiem, bo ta płyta, słuchaj, miała taki charakter, ale teraz już będzie, powiedzmy, lżej. Mówicie, szukam czegoś, bo szukam jakiejś nadziei w muzyce czasem, wiecie, że jednak, owszem, jest ciężko, ale to była ciężko. Za duży dół? Tak. Ale to dla ciebie za duże, a tam dla przyjaciół na górę to czują to inaczej. Nie, dla mnie ta płyta jest momentami nawet przyjemna bardzo dla ucha i to wszystko. Róbcie to, co macie w serducha po prostu. Póki co nie mamy zamiaru robić, nie wiem, dla kogoś tam specjalnie utworów, tylko dlatego, że ktoś chce tego albo innego utworu posłuchać w naszym wykonaniu. Bo ludzie oczekują, wiesz, teraz takich słodkich, takich kawałków, żeby tam, kurczę, dziewczyny najlepiej śpiewały, żeby były kolorowe teledyski, wiesz, no my nie będziemy na siłę tego robić. Ja was za to szanuję. Nam to po prostu nie wychodzi, no. Ciekawi jesteśmy, jak odnajdziecie się w przebojach oddziału zamkniętego, te historyczne utwory,
może przejdą ponownie do kanonów nowoczesnej już teraz muzyki. Party, prywatka, imprezka. Jak nazwaliście ten utwór? Zdaje się, że Melanż i wiesz, i zrobimy sobie melanż. Później zrobimy sobie melanż. My zaprosimy 16-letnie koleżanki. A chłopaki zaproszą jakieś starsze, bo ja lubię starsze babki. Zamienimy się, okej, pasarem i absolutnie. Zapraszamy na scenę. Zapraszamy na scenę. Zapraszamy panowie. Dajcie żadną. Chwila próby i zaczynamy. Wszystko jest możliwe, wszystko zdarzy się. Dosyć masz siedzenia w domu, czterech ścian, meble stare, zimne, szare. Już kiedyś ktoś raz zrobił prywatkę, która przeżyła 20 lat. Dzisiaj nagramy prywatkę, której może nie przeżyć nikt, bo wykona ją Pichu i Hada, czyli hip-hopowcy najprawdziwsi z prawdziwych. Z nami Szyka, z nami DJ One Pat, to jest melanż, brawo, tak. Jaka, w naszej przeróbce. Każdy z tych dni, gdyby nie sobota, każdy taki sam by był. Każdy na nią czeka, bo wierzę w ten dzień. Wszystko jest możliwe, wszystko zdarzy się. Dosyć ma czekania w domu, czterech ścian. Meble stare, zimne, szare, znasz ten stan. Kobiet kształty mają, gdy zapada mrok. Ziomek już przyjechał, zdarzy się coś. Zróbmy więcej bratkę, jakiej nie przeżyje nikt. Niech policja wali do drzwi. Niech się jointy palą, a ty tańczy wódkę, pij. Na myjce skłóci się kac. Jeszcze raz, tańczy wódkę, pij. Na drugi dzień długi spłać. Aha, teraz mając 2004, drzwi do mnie otwierasz, tak, wiesz już teraz, tak, teraz twoją głowę będzie ten melanż, żebyś nie wiem jaki był w gadce mocny. Masz tu wódę, masz tu torby, masz tam drobcy. Upijam się na wesoło, nigdy na smutno, tak. Serce broczy wódką, nie tak. Za późno, chcesz nawrócić mnie, to masz pek mi i ziomkom do nieba, już tylko jednej chcę. Ta nasza kuzyna jest dla mnie jak żona, mimo że nie czuję jej łód na pogonach. Na wysokich obrotach życie, na wariata, nowy porządek świata. Zróbmy więc imprezkę, jakiej nie przeżyje nikt. Niech policja wali do drzwi. Niech się jointy palą, a ty tańczy wódkę, pij. Na myjce zbudzi cię tac. Jeszcze raz, dzieciak, cały czas, ej. Tańczy wódkę, pij. Na drugi dzień długi spłać. Teraz oddział zamknięty! Teraz już! Już zaczyna! Jak zwykle nie możesz wstać. Ej, mam kłopot! Znów do biura! Cieszę z biura! Pod nosem knot! Zakładasz płaszcz! Jeszcze raz! Zróbmy więc imprezkę, jakiej nie przeżyje nikt! Niech policja wali do drzwi! Niech się jointy palą, a ty tańczy wódkę, pij. Na myjce zbudzi cię kac. Jeszcze raz, tańczy wódkę, pij. Na drugi dzień długi spłać. Pamiętaj, spłać długi na drugi dzień. Tak. Dziękuję. Chciałoby się powiedzieć, wódko, pozwól żyć. Smaka mi, że się tylko narobili. Bez żadnych używek, bo powiem wam szczerze, super była ta wersja, ale wolałem jednak tańczyć winopi, a pukają sąsiedzi. Wódka jest dobra, ona sama. Dobrze, sami wywołaliście ten temat. Słuchajcie, te używki niestety często istnieją, zarówno w rock'n'rollu przed laty, przez co dużo było problemów. Hip-hop z kolei kojarzy się niestety z narkotykami. Tym przynajmniej, którzy do końca może tego nie znają. Czy tak jest? O ile wiem, w waszym przypadku nie do końca, prawda? I nawet jakby zwracacie się o nieużywanie pewnych rzeczy. No może wiesz, się pomyliłem. Przestrzegamy ludzi, wiesz, przed narkotykami. Ja uważam, może to jest niepopularne i za bardzo radykalne, że alkohol to jest nic innego jak legalny narkotyk. No. Oczywiście. I uważajmy z tymi wszystkimi rzeczami. I to, coście słyszeli w tej piosence, to jest żart.
a nie tak, na poważnie, prawda? Wystarczy na razie, prawda, tej moralności. Tak, zaraz w ogóle porozmawiamy jeszcze o muzyce. Dole. Co najbardziej wam się w tym utworze Party podoba? Dlaczego akurat ten? Słyszałem już wcześniej, że ten zaśpiew, który żeście samplowali tam. Tak. Cicho, stara się i stara, naprawdę chce, żeby, chce to naśladować w 100% wiarygodnie. No jeszcze musi troszeczkę popracować, ale ostatnio mu wychodzi. No byliśmy na koncercie w Zabrzu i całą noc to śpiewaliśmy, także... Znaczy, śpiewaliśmy, ja śpiewam. Jak hip-hopowy rock'n'roll się podoba? Bardzo fajnie. Ja już powiedziałem swoje zdanie, mówiłem wcześniej, że... Ja uważam, że to jest... Bo ty z chłopakami próbowałeś, a ja nie. Teraz dopiero Nagraliśmy nawet teraz, jest to później, może tam o tym pogadamy, ale ja uważam, że naprawdę rock'n'roll i hip-hop to nie są aż takie jakieś odległe, niesamowicie od siebie sprawy. Nie, generalnie jest tak, że muzyka jest jedna, różni są tylko po prostu odbiorcy. Forma rockowych utworów to jednak był refren, piosenka, refren i tak dalej. Jak przerabialiście razem wspólnie utwór, robiliście, to musieliście dopasować do siebie to, co jest prawda, w rymowanym kawałku. Razem tekstu na cztery strony. Koleżanka spisywała cztery strony tekstu. Ja myślałem, że wszystko kochają 17 zwrotek po prostu. Tak. Refren nie wiadomo gdzie, co, czekam godzinę na refren. Ale to ma urok, że to po prostu... Ale elektryzuje cię, to kręci, tak, zdaje się, za chwilę... Mogę coś tam zagrać, podegrać, inaczej, super jest. Nie, 16 wersów musi być. 16 wersów. Tak. Ale wielką rzeczą jest to, że żeście razem stworzyli utwór, który się naprawdę udał muzycznie. Do którego przyjemność miałem zrobić. To również dzięki panu, który tam siedzi sobie przy stoliku. No, tak. On jest bardzo skromny. Dokładnie tak. Ale zrobił kawał dobrej roboty. Ja myślę, że obydwie te formy muzyczne, mówię o hip-hopie i rock'n'rollu, jednak też są oparte na bicie, na rytmie, na bicie serca i tak dalej. No, to jest energia, Wspomniałeś o wspólnym utworze, który został zrealizowany do tego klip. I ten utwór rzeczywiście poprosimy, żebyście jeszcze wykonali dzisiaj w programie na finał, na zakończenie. Ale wcześniej zinterpretujcie hip-hop po swojemu. Oddział zamknięty. Jary i Wojtek razem na scenie. Dawno tego nie było. Wolny czy szybki? Nie wiem, Czyli zrobimy się reniarkę między nami i wam. Wolny, szybki. Dobra. Niesie was rock'n'roll. Zapraszamy. Na początku lat 80. dokonali rewolucji polskiej sceny rockowej. Oszaleliśmy na ich punkcie, walczyliśmy o ich pierwszą płytę. Takiego rock'n'rolla niemal amerykańskiego nad Wisłą jeszcze nie było. I teraz wyjątkowa okazja, bo ten zespół jako hip-hopowcy. Może to im się uda. W oryginale utwór hip-hopowy Hady i Picha. Zobacz na podwórko. A teraz tylko w naszym programie Jary i Wojtek, czyli podstawowy skład Oddział Zamknięty. Kłopoty się czają, miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają, tutaj kłopoty nas nie omijają. Zobacz na podwórko, tu kłopoty się czają, miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają, tutaj kłopoty nas nie omijają. Podajesz dłoń, a tak naprawdę przykre, w twoich oczach widzę nierozegraną bitwę. Podajesz dłoń, a o czym myślisz? O szarych ludziach skopanych w nienawiści. Oni czekają, aż sen się zmieści.
wygrywasz, ty uderzasz pierwszy, potwórko. Koniecznie zapisz do pamięci. Nie pasujesz, dzieciaku, do tego schematu. Jesteś słaby, biegnij, uciekaj stąd się ratuj. Jedna pała, o tym baknie, czyta w gazetach. Że co, że jak, że hera, że feta. Potwórko, to popoty się czają. Miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają. Tutaj kłopoty nas nie omijają. Zobacz to potwórko, to popoty się czają. Miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają. Tutaj kłopoty nas nie omijają. Zobacz to potwórko, to popoty się czają. Miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają. Tutaj kłopoty nas nie omijają. Zobacz na podwórko, tu kłopoty się czają. Miłość i nienawiść ze sobą sypiają. Ludzie w grę życia ciągle grają. Tutaj kłopoty nas nie omijają. Zobacz na podwórko. Bardziej podoba ten rok hip-hopowy. Ale jak było? Z pewną dozą nieśmiałości. No właśnie. Dla mnie bomba. Bo to nie wiadomo właściwie, jak to, prawda, wycenić. Czy ten rok po hip-hopowemu jest lepszy, czy może ten hip-hop po rockowemu. Ale jednak obydwie rzeczy wysoka próba. Bez szufa. Ja przeżywałem. Moim zdaniem, party mi się bardziej podobało. To nie, że... Wchodzę w tyłek stron na to. Ale party mi się bardzo podobało. No, dziękujemy sobie. Bardzo fajnie. Mieliście trochę czasu, przygotowaliście się tam. Ta, dzisiaj w nocy. Mogli sobie posłuchać przez 20 lat, mieli trochę czasu. Osłuchaliśmy się. Właśnie. Tak. Udało się, że wystąpiliście wspólnie na scenie, a po prostu od lat tego nie robicie. Może oddział zamknięty jest wprawdzie, ale troszkę w innym składzie, bez Jarego. Jary ma Jary Band, bo zdaje się teraz w tak zdziałacie. Znaczy, jest oddział zamknięty, jest mój zespół Jary Brand, ale w tym roku jest rzecz taka, że jest 25-lecie oddziału. Może jak mnie koledzy zaproszą, to może... To może oddział będzie właśnie otwarty. No, ale na piwo nie pójdziesz. A co ma piwo? Ja reaktywacja, dokładnie. A co się dzieje z Jarkiem, co się dzieje z Pawłem? No właśnie, Jarek miał wpaść z tego, co wiem, ale mam duże problemy. Miał tam z ręką pracę. Bo teraz ręki jest tak. No niestety Pawełek jest w Nowym Jorku, siedzi i mógłbym mieć kłopoty z powrotem, gdyby przyjechał. Przeboje dzisiaj były niesamowite. Czas na jeszcze jeden. Finał i prawdziwy rock'n'rollowy hip-hop. Hada, Pich, oddział zamknięty. Panowie, zapraszamy na scenę. Musicie to zrobić. Oddział zamknięty, Hada, Pich, DJ Wanda, Trzycha, oprócz się 2004, dzieciak. Muzyka łączy pokolenia. Do zobaczenia wkrótce. Pamiętaj tylko tamta i obecna scena. To dwa jest tego samego życia wspomnienia. Obudź się! Obudź się! Słuchaj! Często się mijamy, mieszkamy w tym samym mieście. Wiemy, wołanie o pomoc widzę w każdym twoim geście. Jest ci tak bardzo ciężko, ból i złość. Oczy zaszły łzami, wyrywa się bezmożny ślub. Przeżywasz życie w samotności, masz dość. Czujesz jak twoje serce obraca się w krąg. Znów do domu wracasz, krótki sen i praca. Nie masz już łez, chcesz się wypłakać. Kolejny dzień przychodzi, słońce nie wschodzi, podkrążone oczy, z mieszkania wychodzisz. Na przystanku wesołe twarze, co z tego? Nie ma z kim rozmawiać, boli cię do żywego. Wezwał pomóc, znów
łapie twój wzrok. Jesteśmy tak bliscy sobie, dzielimy ten sam los. Nie jesteś sama, chciałbym powiedzieć się odważyć. Nie mogę, wiesz, strach ma wiele twarzy. Znów cię dopadło, kwaśne tchnienie bezsenności. Siedzisz i myślisz, nie widzisz żadnych możliwości. Czuję się, poddajesz, tak jak tobie brak mi tchu. Budzę się, jak z najgorszego snu. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Że to był tylko sen, to był tylko sen. Obudź się z nami, choć skończyła się już noc. Wiem co odczuwasz, choć nie jestem w twojej skórze. Tak już jest, raz na dole, raz na górze. Miej nadzieję, podobno miłość nie rdzewieje. Dzisiaj się śmiejesz, a innym razem szlochasz. Najważniejsze jest to, że wiesz kogo kochasz. Co dzień się budzisz, a twoje serce bije. Najważniejsze jest to, że wiesz dla kogo żyjesz. Nic nie ukryjesz, to widać gołym okiem. Nie ma cię na łapce z kumplami pod blokiem. Patrzysz w jej oczy, na zawsze z tobą. Twoje serce z kamienia już nasiąknęło wodą. I nie chcesz wierzyć, że to był tylko sen. Jesteś w stanie walczyć z najgorszym złem. Przeniesiesz górę, gdy wiatr w oczy wieje. Bo siła wyższa da wiarę i nadzieję. Ta miłość w tobie żyje, jej nie zabijesz. Spadłeś po szyję i już się nie wykręcisz. Będziesz o niej myślał aż po dzień swojej śmierci. Na zawsze, aż po dzień swojej śmierci. Na zawsze, aż po dzień swojej śmierci. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Co ci jest? Co ci jest? I za unik wyobraź sobie, że to był tylko sen. To był tylko sen. Obudź się z nami, choć skończyła się już noc. Na noc się skończyła. Siema starych, siema młodych, dziś przetrwamy każdą burzę. Chcą nam mówić nas do zgody, choć robimy inną muzę. Dziadek murcił, wróg rymuje, stary matkę rwał na wiosło. Połamała mu gitarę, kiedy nieco go poniosło. Świat się wokół stale zmienia, my łączymy pokolenia. Świat się wokół stale zmienia, my łączymy pokolenia.